Szanowni Państwo, chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania wykładu mistrzowskiego pod tytułem Sztuka otwierania oczu, który wygłosi profesor doktor habilitowany Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Chciałem poinformować Państwa również, że podczas wykładu będzie prezentowany film, w którym są szybko zmieniające się obrazy. W związku z tym jest on niewskazany dla dzieci. Jeśli ktoś z Państwa może się czuć z tym niekomfortowo, chciałem Państwa o tym poinformować. Do wygłoszenia laudacji zapraszam pana profesora, doktora habilitowanego Jerzego Nowakowskiego, również z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Panie profesorze, zapraszam. Panie Michale, to powinno być, teraz powinniśmy pójść na degustację, prawda? A to będziemy zastanawiać się nad sztuką, no ale trudno. Taka kolejność pan... Na degustację trzeba zasłużyć. Dobrze. Postaramy się. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło, zaszczytem, że mogę wygłosić krótką laudację. Oczywiście dzięki panu profesorowi Jerzemu Hausnerowi, który mi zaproponował, ponieważ pan profesor Jacek Purchla nie mógł to zrobić. On to zawsze, prawda, jak znamy, pamiętamy, wspaniale, z dużą inwencją robił. Mistrzem dzisiejszego spotkania jest pan profesor Andrzej Bednarczyk, którego bardzo serdecznie witamy. Jest to... magnificencja, rektor Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Ukończył studia w roku 1986, proszę Państwa, Wydział Malarstwa, Wydział Grafiki. Obecnie prowadzi pracownię mistrzowską, dyplomującą na Wydziale Malarstwa. Był również dziekanem tego wydziału. Pan profesor Bednarczyk jest artystą malarzem, ale również grafikiem. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Krakowie, jednego z najstarszych stowarzyszeń w Krakowie. Również, proszę Państwa, jest autorem tekstów poetyckich. Jest po prostu poetą. Wiele tekstów również pisze o sztuce. Jest członkiem Związku Polskich Literatów. Literatów Polskich, przepraszam. Nieprawdopodobnie twórcza, artystyczna postać. Uprawia sztukę transmedialną. W dyskusji będzie można zapytać, co to znaczy. Swoje dzieła prezentował na ponad 50 wystawach indywidualnych i ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Lista wystaw jest bardzo duża, ogromna. Wymienię tylko kilka miast i krajów, aby przybliżyć rozpiętość miejsc na mapie świata. Oczywiście w Polsce to Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź, Katowice, Szczecin, Częstochowa i tak dalej oraz w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Następnie za granicami kraju, w Szwajcarii, Belgii, w Londynie, w Bonn, Kolonii, Norymberdze, Lipsku, w Hiszpanii, Sakaide i Kanagawa w Japonii, Chicago, Paryż, Nowy Jork, w Seulu w Korei, w Tajwanie, w Budapeszcie, w Pradze, w Wiedniu, w Renebi, w Szwecji oraz w Sztokholmie, w Helsinkach, Słowenii. Proszę Państwa, prace profesora znajdują się w zbiorach Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. British również biblioteka w Londynie, w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w Pradze, w kolekcji Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, Art and Business klubu w Poznaniu, Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Książki w Łodzi. Proszę Państwa, Muzeum Sztuki Książki w Łodzi jest takie muzeum, a pan profesor brał udział w bardzo znaczącej wystawie i został nagrodzony na tej wystawie za dzieło sztuka książki. Oczywiście Misashino Art, Uniwersytet, Muzeum i Biblioteka w Tokio. W Bibliotece Stanford Uniwersytetu w USA, w Polskim Muzeum w Chicago, w Zakładzie Narodowym Ossolińskich we Wrocławiu, kolekcji Fundacji Signum i Fundacji Kulczyk w Poznaniu.
oczywiście i w zbiorach prywatnych na całym świecie. Pan profesor również otrzymał wiele nagród i stypendiów. Krótko, ważne stypendium w Nowym Jorku, Krasner Foundation, Nowy Jork, nagroda regulaminowa na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie, stypendium ministra kultury i sztuki, na wystawie Intergrafia w Katowicach w 1996 roku. Ważne nagrody w 2012, to jest Międzynarodowe Print Network w 2012 roku, Horst Janssen Museum Oldenburg w Niemczech. Wybitna sytuacja, ponieważ było to międzynarodowe, duże, międzynarodowy ogromny konkurs. Wygrać taki konkurs to była wielka, wielka sztuka. Nawet otrzymał profesor nawet otrzymał nagrodę pana rektora Akademii Sztuk Pięknych pierwszego stopnia, proszę państwa. W 2017 roku Ars Querendi, Nagroda Wojewody Małopolski za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. W roku 2019 pan rektor otrzymał srebrny medal Zasłużony kulturze Gloria Artis. To moja prezentacja noty biograficznej pana profesora jest bardzo skromna. Ponad 200, jak powiedziałem, wystaw indywidualnych i zbiorowych. To jest wielki dorobek. Wielki dorobek i uważam, że czasami się zastanawiam, czy te 24 godziny, czy ta doba jakaś jest dłuższa dla pana profesora. Być może. Proszę państwa, obecnie w Akademii Sztuk Pięknych, w Uniwersytecie Ekonomicznym i Międzynarodowym Centrum, w Nowochódzkim Centrum Kultury odbywa się wystawa naszego profesora Jacka Waltosia. Profesora, który prezentuje swoją twórczość, swój dorobek w formie retrospektywnej. Jest to wystawa zorganizowana w ramach cyklu wystaw Przestrzeń dla sztuki. Ten cykl wystaw i ten kontakt zaproponował kilkanaście lat temu pan profesor Jerzy Hausner. Trwa to do dzisiaj. Dziękujemy panie profesorze za tak wielki udział i taką wielką współpracę z Akademią i właściwie to jest jedyna wystawa, która prezentuje naszych wybitnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, którzy mogą się zaprezentować w tak wielkim, wspaniałym, z tak wielkim, wspaniałym dorobkiem na takiej wystawie. Oczywiście jest wydany piękny katalog. I proszę państwa, profesor Andrzej, tak mogę powiedzieć, ponieważ po 54 latach pracy w Akademii mogę powiedzieć, profesor Andrzej, kolega Andrzej, bardzo piękny tekst w tym albumie napisał, opisał i właściwie przeanalizował sztukę profesora Jacka Waltosia, malarza, rzeźbiarza, grafika, obecnie oczywiście na emeryturze. I zacytuję tylko krótki fragment, właściwie zakończenie tego tekstu. Każdy artysta w ten czy inny sposób patrzy na świat wielością spojrzeń, a konstelacje ich wzajemnych wpływów i przewag tworzą swoisty spektrum zwane potocznie artystyczną osobowością. Tutaj na pewno pan Palikot dodałby, że jednak pomagają takie różne inne artystom, czy pomagali, prawda? Ale dzisiaj artyści niestety muszą, nie mogą korzystać z tego typu, ponieważ nie na tym polega sztuka współczesna. Sztuka współczesna jest trochę inna jak kiedyś, prawda? Artysta się zmienił. Proszę państwa, mistrz i jego wykład. Ja jeszcze tak może dla takiego, jeżeli chodzi o sztuka otwierania oczu. Taki tytuł jest dzisiejszego wykładu. Będąc
w akademii, pełniąc funkcję w gabinecie, telefon, odbieram telefon. Pani pyta, panie profesorze, czy w Akademii Sztuk Pięknych są studia zaoczne? Ja tak się zastanawiam i tak zastanawiam się i mówię, wie pani co, odpowiem pani na to pytanie również pytaniem. Czy w Akademii Muzycznej są studia zauszne? Więc oczywiście mistrz i jego wykład. Pan profesor, rektor Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Bednarczyk. Sztuka otwierania oczu. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Witam Was wszystkich serdecznie. Jestem bardzo przejęty tym, że mogę stanąć przed Wami. Wiem, że nie wszyscy mnie widzą, ale właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Chcę Was przekonać, że jestem filigranową, piękną dziewczyną, pełną mądrości, dobra i ciepła. Ale niestety obawiam się, że ten mój zamiar dość szybko legnie w gruzach. Ponieważ wszyscy jesteśmy tresowani do ślepoty. Dochodzi do tego czasami, że nawet duży facet stoi na scenie i nikt go nie widzi. Czy to jest jakieś schorzenie jednostkowe? Czy to jest choroba cywilizacji? Dlaczego nie widzimy? Dlaczego widzimy to, czego nie ma? Dlaczego uciekamy od tego, żeby widzieć? Oczywiście, kiedy mnie w końcu zobaczycie, dojdziecie do wniosku, że faktycznie chyba lepiej było nie widzieć, tylko słuchać. Mam tu taki drobny problem, że obawiam się, że w ferworze wystąpienia mogę uderzyć, dlatego tak sprawdzam, ale się wszystko okaże, że jest dobrze. Nasza cywilizacja tresuje nas do tego, żebyśmy byli ślepcami. Żebyśmy nie widzieli tego, co jest przed naszymi oczami. Dlaczego? Dlatego, że taki delikwent, który patrzy i widzi, nie daj Bóg coś zobaczy. Przepraszam, że mówię to przed audytorium ekonomistów, ludzi biznesu i ludzi biznesu. Ale przecież jeżeli chcę Was przekonać, że mój produkt jest warty grzechu, to ja muszę zbudować przed Wami narrację. Muszę poruszyć Waszą wyobraźnię, a nie faktyczność. Widzenie jest szkodliwe. Widzenie jest szkodliwe, ponieważ nie da się widzeniem sterować. A ja chcę, żebyście widzieli to, co ja chcę, żebyście zobaczyli, a nie to, co jest przed waszymi oczami. Moje dzisiejsze wystąpienie będzie miało trzy części. Sztuka patrzenia, sztuka otwierania oczu i sztuka odwracania głowy. A przecież w dzieciństwie nie tak bywało. Jak jest w dzieciństwie? Przypomnijcie sobie. Mamo, a te światełka na niebie, to co to jest? Oj, synku, to są gwiazdy. A każda z tych gwiazd to jest ludzka dusza, której już między nami nie ma. Pamiętasz babcię? No to popatrz, tam gdzieś ona jest. Ale wiele wieków temu może inaczej dziecko słyszało na pytanie: mamo, a co to są te światełka na niebie? Synku, my żyjemy na samej krawędzi rzeczywistości.
na najbliższych, na najniższych poziomach, a tam w niebie, w empirejskim niebie, w niebie czystego boskiego światła i czystych boskich inteligencji jest rzeczywistość, która jest nieskończenie gęsta, synku. Ty, synku, istniejesz tak odrobinkę, tak o troszeczkę, ponieważ materia, ta ciemna materia, ciężka, to jest takie troszeczkę. Aniołowie istnieją gęściej, istnieją mocniej. I oczywiście oni mają też swoje hierarchie, a trony, cherubiny i serafiny, które chwalą doskonałość Boga w miłości i w wiedzy i w mądrości, one istnieją potężnie. A najpotężniejszy z wszystkiego jest Pan Bóg, który jest jak jedynka. I to nie jest takie jeden, 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 jeden. Ile jest kurczaczków? Jeden, 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 czyli ile? Pięć, dobrze. Pan Bóg jest jeden. I koniec. A ty jesteś takim odłameczkiem. Jeszcze nie słyszałem mamy, która odpowiadała synkowi na to pytanie. Wiesz, synku, to są śmiertelnie rozognione kule, wypełnione śmiercionośną energią. Tam wodór przekształca się w hel. 400 milionów ton helu na sekundę jest przepotwarzane. A te wszystkie śmiertelnie gorące kule unoszą się w śmiertelnie zimnej pustce. A czyżby nie powiedziała prawdy? Mój tato kiedyś, jak ja byłem taki, nie powiedział mi tego wszystkiego, tylko powiedział, a szedłem z Krowicy Hołodowskiej do Krowicy Lasowej zimą, bo nam PKS uciekł. I tato mówi, nie wiem, co mu się trafiło. Popatrz, Andrzej, popatrz na te gwiazdy. Nie starczy mi życia, żeby poznać jedną z nich. I faktycznie umarł, liznąwszy ledwo mało znaczącej planety. Problem polega na tym, że fakty, gołe fakty są przeźroczyste. My nie potrafimy, nasze umysły nie potrafią funkcjonować wobec gołych faktów. My potrzebujemy opowiadania. My potrzebujemy narracji. My potrzebujemy legend. Prawdziwych legend. Jedna z najpóźniejszych, przepięknych legend, jaką czytałem, to była książka Sapiens Harariego. Przepiękna legenda o historii świata i człowieka w niej. Goły fakt jest przeźroczysty. Nawet dla naukowca. Naukowiec potrzebuje systemu logicznego i matematycznego, żeby te przeźroczystości nabrały ciała. I my w tych historiach zaczynamy rozumieć świat, czuć świat. Składamy z tych historyjek swoje prywatne całości. Dlatego twierdzę zawsze, że sztuka daje nam abecadło, z którego składamy swoje odczuwanie świata i bycie, i swojego bycia w tym świecie. Gdzie się zaczyna ślepnięcie? Gdzie przestajemy widzieć? Dlaczego? W jaki sposób? Ponieważ chcemy być łechtani nieustająco i ponieważ prawda jest żmudna i nudna, prawda na przykład, że dzisiaj padało, ponieważ przeszedł lekki front atmosferyczny i temperatura nieco spadła i mieliśmy bardzo chłodny kwiecień, ponieważ te prądy powietrza tak się kształtowały. Nie. Co usłyszycie? Mroźna bestia ze wschodu nadciąga.
temperatura może spaść do minus 2 stopni. Uwaga! Natomiast dążę do tego, żeby was przekonać, że prawda jest żmudna i traktujemy ją jako rzecz nudną, ale zastępujemy ją kłamstwem i zastępujemy je wygodą dogmatów. Nieważne, czy to jest dogmat artystyczny, czy to jest dogmat religijny, czy to jest dogmat naukowy, czy to jest dogmat ekonomiczny. Dogmat jest martwą formą prawdy. Ponieważ prawda jest organizmem żywym. Prawda podlega metabolizmowi energetycznemu i informacyjnemu. I unieruchomiona czeźnie i zdycha. Jak każdy żywy organizm. A polityk duchowny i producent chcą, żebyśmy byli stali i żebyśmy wiedzieli to, co on chce, żebyśmy wiedzieli. Jak to się odbywa? Produkujemy chemicznie wytworzony proszek, któremu nadajemy smak i zapach. Prasujemy go na drażetki i sprzedajemy. Już słyszałem od mojego przedmówcy, zapomnij chłopcze o tym. Nie, my tego nie potrzebujemy. On ma smak i zapach miętowy. Chociaż nigdy koło mięty nie leżą. Nie poddawaj się złu. Świeżym bądź. Zostań cool. Mentos to świeżość. Mentos to oddech. Mentos pełnią życia jest. I widzę twarze zaprzyjaźnionych młodych ludzi i myślę sobie, rany boskie, jak ja tego nie będę miał. To ja nie będę miał pełni życia. No więc kupuję. Polityka też potrzebuje, żebyśmy myśleli tak, jak politycy chcą. Ponieważ inaczej będę nieprzewidywalny w swoich poczynaniach. Nauczyciele chcą, żebym myślał tak, jak oni chcą, żebym myślał. Dlatego nieustająco od dzieciństwa się pytają, Andrzejku, a powiedz, a co poeta miał na myśli? A przepraszam pana, w tym obrazie to o co panu chodziło? Na miły Bóg, skąd ja mam to wiedzieć? Nauczyciele nie mówią, Andrzejku, jak myślisz? Co czujesz? Co widzisz? Jak to rozumiesz? Tylko co miał poeta na myśli? To jest choroba. Ja nie psioczę na reklamę, bo sam z nią żyję, a też dbam o to, żeby promować Akademię Sztuk Pięknych zgodnie z moimi obowiązkami. Nie wiem, czy ja mówię prawdę o Akademii. Mam wrażenie coraz głębiej, że kłamię. Że Akademia nie jest taka, jaką opowiadam, chociaż opowiadam taką Akademię, jaką chciałbym, żeby była. Więc twierdzę, że gdzieś jest taki pstryczek elektryczek, gdzieś jest taka granica, poza którą ta opowieść, w której żyjemy i znajdujemy siebie i zaczynamy rozumieć świat, gdzieś wpada w jakąś patologiczną formę istnienia. To samo dotyczy przekonań politycznych, to samo dotyczy promowania produktu. Gdzieś jest taki moment, w którym ślepniemy i przestajemy widzieć to, co jest. A sztuka jest przestrzenią wolności. Nie tworzenie sztuki jest przestrzenią wolności. Sztuka jako tworzenie i jej odbieranie jest przestrzenią wolności.
bo nie istnieje podział na twórców i zwykłych zjadaczy chleba. Sztuka rodzi się w połączeniu dzieła i odbiorcy, który absolutnie wolno i swobodnie interpretuje. Nie inaczej. Jak wygląda ślepota? O czym jest? O czym są słoneczniki Van Gogha? No jak to o czym? Pan profesor nie wie? To jest taki dzbanek. W tym dzbanku jest kilka słoneczników i one są tak, stoją centralnie. No i to jest... To Van Gogh był takim idiotą? O czym jest? O czym są słoneczniki Van Gogha? To ja mam wam powiedzieć, o czym są słoneczniki Van Gogha? A o czym jest pieta Michała Anioła? No to Maria siedzi, prawda, i ona trzyma Pana Jezusa, on jest martwy, ona jest żywa i ona się smuci. No to może Pan się posunął do jakiejś obrazy religijnej, o tym jest ta rzeźba? Najpiękniejsza sytuacja jest widzieć mistrza, który płacze w obliczu arcydzieła. Ja tego dostąpiłem. Nie ma lepszej nauki, wolności i widzenia, niż obserwować starego człowieka, który został powalony, ponieważ po wielu latach poczuł, zrozumiał, dotknął. Ja byłem szkolony na temat piety Michała Anioła przez wiele lat, od 15 roku życia co najmniej, dopiero kiedy stanąłem twarzą w twarz przed tą rzeźbą, zrozumiałem, że byłem szkolony w ślepocie, ponieważ nikt mi nigdy nie powiedział, co to jest. I ja wam tego nie jestem w stanie powiedzieć i nie chcę wam tego mówić. Ja chcę stanąć z wami przed tą pietą i być wolny, absolutnie wolny. Sztuka otwierania oczu to jest sztuka każdego z nas. Nie można komuś otworzyć oczu, ponieważ to nie są gałki oczne, to jest umysł i serce. Natomiast sztuka jako taka jest abecadłem, z którego składamy sobie poczucie i rozumienie świata. Sztuka użytkowa jest abecadłem, z którego składamy swoje bycie w świecie. Tak jak mój przedmówca odpowiedział na pytanie o strój. Oto ja tutaj stoję przed wami i taki jestem. To nie jest tylko dbałość o marketing. To jest też najgłębszy wyraz bycia w świecie, tak? My to robimy podświadomie, nieświadomie, półświadomie. Sztuka użytkowa, ubiory, kosmetyki, mój ulubiony zegarek, spinki, buty są abecadłem, z którego składam swoje bycie w świecie. A sztuka czysta, tak zwana piękna, jest abecadłem, z którego składam rozumienie świata. A więc walka o bycie widzącym jest bardzo ważna, ponieważ możemy niechcąco ulec amputacji pewnej części człowieczeństwa. I możemy pozbawić się możliwości bycia w świecie, świadomego bycia w świecie. Oczywiście dożyliśmy takich czasów, kiedy tak zwana kultura dostarcza nam różnych dopalaczy. Z ekranów, z głośników,
Mamy rozszerzoną rzeczywistość. Augmented reality. Mamy wirtualną rzeczywistość. Virtual reality. Mamy skrzyżowane rzeczywistości. Crossed reality. Mamy przestrzenie imersyjne. Popatrzcie, jak żeśmy otępieni, skoro żeby zwabić, gawieć do oglądania Van Gogha, trzeba zrobić wystawę imersyjną, w której się zanurzymy, która będzie nas atakować z wszystkich stron. Czy nasze zmysły i umysły otępiały? Czy tak jest? Dokładnie tak jest. Ponieważ żyjemy w smogu informacyjnym. Ponieważ ilość informacji, która do nas dociera, jest niewyobrażalnie duża w stosunku do tej informacji, która dociera do naszych rodziców, do naszych dziadów i do naszych pradziadów. A nasz rozwój genetyczny nie nadąża może za tym. I rzeczywistość staje się wtórna w stosunku do tego, co my dostajemy pierwsze. A tak. Każdy organizm musi zgromadzić wystarczającą ilość informacji o otoczeniu, żeby przeżyć. Wypowiadam ideę Kempińskiego, który nazwał to metabolizmem informacyjnym. Metabolizmem energetycznym nazwał fakt, że każdy organizm żywy wchodzi w relacje ze swoim otoczeniem tak, że wymiana energii pomiędzy nimi daje mu naddatek, czyli oddaje energię, pochłania energię i rachunek jest dodatni. On posunął się nawet do tego, że tak zdefiniował śmierć biologiczną. Że śmierć biologiczna polega na tym, że ten metabolizm energetyczny odwraca się. I nie tyle ja pożeram rzeczywistość, to rzeczywistość zaczyna pożerać mnie, czyli rachunek jest ujemny. Ale on też powiedział o metabolizmie informacyjnym, że każdy organizm żywy, w tym człowiek, zbiera informacje o otoczeniu, przetwarza je u siebie i ten naddatek pozwala mu kształtować w jakimś stopniu otoczenie dookoła siebie. No, oczywiście zwierzęta są skazane tylko na tak zwany dookoła świat, a człowiek kształtuje rzeczywistość informacyjnie bardzo mocno. Powtarzam, każdy organizm musi zgromadzić wystarczającą ilość informacji o otoczeniu, żeby przetrwać. No oczywiście, pójdę w góry, pójdę w Tatry, nieprzygotowany. Nie wiem, jak trzeba się ubrać. Nie wiem, jak szybko mogą być zmiany pogody tam następować. Na dole była wiosna, a na górze okazuje się, że jest strasznie. I moje szanse na przeżycie są minimalne. Ale Tatry to jest park narodowy, bardziej park niż narodowy. Miałem okazję w życiu być w Tajdze dwukrotnie. I kiedy wchodzisz do lasu, który wygląda jak las w Tatrach, tylko wiesz, że najbliższą miejscowością w tym kierunku jest jakaś tam listwianka, która jest około 1200 km od ciebie, ten las zaczyna troszeczkę inaczej brzmieć. Żyjemy w smogu informacyjnym. A ja twierdzę, że dlatego, że żyjemy w takiej sytuacji, każdy człowiek musi wytworzyć w sobie umiejętność ignorowania wystarczającej ilości informacji, żeby przetrwać. I w miękki sposób przeszedłem do ostatniej części tej pogadanki.
sztuka odwracania głowy. Jesteśmy atakowani ze wszystkich stron i sami atakujemy. Produkcja informacji jest gigantyczna. Oczywiście my, zwykli zjadacze chleba, robimy to nieudolnie, natomiast dzięki wysokim technologiom robimy to łatwo. Nie muszę znać się na fotografii, nie muszę znać się na filmie, nie muszę znać się na dźwięku, żeby produkować i żeby wysyłać. I wszyscy żyjemy w takiej zupie informacyjnej, z której wyskakują bąble informacyjne. Oczywiście sztuka marketingu polega na tym, żeby mój bąbel utrzymywał się jak najdłużej na powierzchni. Tak? Jeżeli jestem dobrym przedsiębiorcą, wyobrażam sobie to w ten sposób, że mogę zatrudnić fachowców wysokiej klasy, socjologów, psychologów, informatyków, designerów, żeby mój bąbel informacyjny był widoczny. I to jest rzecz oczywista. Natomiast gdyby to wszystko do mnie dolatywało, ja nie mam szansy przeżyć. Ja przecież muszę dysponować umiejętnością selekcji, poruszania się w tej zupie, czyż nie? Ja niestety mam dość daleko posuniętą alergię na reklamy i się tym nie szczycę, bo to jest pewna, to jest słabość, prawda? Najbardziej czuję się gwałcony przez reklamę dźwiękową. O ile oczy mogę łatwo odwrócić i nie patrzeć, o tyle dźwięk, zanim zatkam uszy, wpada do mnie. I jeszcze z takim tempem, i to świetnie jest zrobione. Słuchajcie, musi, jak jest kupić, to po prostu nie da rady, no musi kupić, bo farmaceuta i tak dalej, to natychmiast musisz to kupić. Ja się czuję zgwałcony wtedy. Ja szukam możliwości ucieczki. Ilość informacji, która jest naturalna, kulturowo jest ograniczona. Jeżeli przekroczymy pewną barierę, osiągniemy stan wieży Babel. Pozwólcie, że teraz wam zaprezentuję ten krótki filmik i przeprowadzimy eksperyment, dobrze? Chciałem tylko uzupełnić, bo to nie zostało chyba powiedziane wcześniej. Nie chodzi tylko o dzieci. Zresztą dzieci tu nie widzę. Przepraszam bardzo, za późno to mówię. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy epileptyczne, bardzo proszę, to może być szkodliwe. Więc to jest 3,5 minuty materiału. Mamy 3 telewizory. Ja się trochę oddalę od tego. Tak, tylko panie profesorze, ja mam taką przypadłość, że mam duży brzuch i jak siadam, to słabo oddycham i źle mówię. Ale może spróbuję jakoś w ten sposób. Proszę mnie nie pokazywać, tylko proszę o emisję materiału. To jest materiał, który składa się z około, nie pamiętam już, 60 klatek na sekundę. Zapewniam was, że każdy z was widzi co innego. Ponieważ gałka oczna jest w stanie wychwycić nie więcej niż 10 klatek na sekundę, a umysł jest w stanie zatrzymać nie więcej niż 2,3 klatki na sekundę. A więc widzicie nie to, co jest, ale widzicie to, na co wasze umysły są przygotowane. A teraz bardzo proszę, wyciągnijcie swoje telefony komórkowe i zróbcie zdjęcie ekranu. Spróbujcie uchwycić to, co widzicie. Nie sprawdzając,
twierdzę, że na zdjęciu macie coś, czego nie widzieliście. Wasz aparat zobaczył nie to, co zobaczyliście. A teraz porównajcie swoje zdjęcia z sąsiadami. Aparat waszego sąsiada zobaczył nie to, co wasz aparat. To jest jeden materiał wideo. Wam wszystkim zaprezentowałem to samo. Natomiast nie jesteśmy w stanie podzielić się z sobą, co kto widział. Co gorsza, w ułamku sekundy zamrożenie rzeczywistości wskazuje na to, że mamy zupełnie do czynienia zupełnie z czym innym, niż nam się wydaje, że mamy do czynienia. Jakże prosty trik, jakże oczywisty. Żeby przetrwać, muszę wykształcić w sobie umiejętność ignorowania wystarczającej ilości informacji. Bo jeżeli nie, to tracimy kilka rzeczy. Pierwsze, tracimy możliwość dzielenia się z sobą wrażeniami. Bo jedyne, co macie do powiedzenia, to jest to, że to są ludzie sfotografowani. Mam inny materiał, którego wam tutaj nie będę prezentował, który jest zlepkiem przypadkowych zdjęć, pejzaży, samochodów, domów, architektury, ludzi, kotów i tak dalej. Wtedy nie widać nic. Nasze umysły w sposób szczególny rejestrują szybko twarze i postaci ludzkie. Jest to oczywiście uzasadnione w konieczność rozpoznawania twarzy ludzkich. Więc ja tutaj to wyselekcjonowałem. To nie jest zupełnie przypadkowo. Bez tej selekcji to po prostu jest magma. W związku z tym pytanie, czy jest sensownym powiedzenie, iż potrzebujemy kształcić się w odwracaniu wzroku, zdaje się być sensownym, znaczy zdaje się być niepozbawionym sensu. Oprócz takiej sytuacji wytworzonej sztucznie, mamy jeszcze wielość informacji z sobą niepowiązanych dzisiaj, prawda? Jadę autobusem, kierowca słucha Radia Maryja, potem przechodzi na jakieś disco polo. Starsza pani za mną z mężem rozmawia o wredocie swojej koleżanki z trzeciego piętra. Przejeżdża karetka pogotowia na sygnale i mnie bombarduje. Za oknami przelatują kolejne reklamy na billboardach, które na ułamek sekundy mnie zatrzymują. W końcu jedna ze starszych pań podeszła do kierowcy i mówi: bardzo pana serdecznie przepraszam, tu jest straszny rejwach, czy mógłby pan wyłączyć radio? Więc kierowca się odął, fuknął, ale wyłączył. Wtedy usłyszałem moją sąsiadkę z siedzenia o jeden rząd bliżej kierowcy, która non-stop w międzyczasie rozmawiała z koleżanką i słyszę takie słowa. No słuchaj Marysia, no nie wiem, no jakaś kretynka się tutaj czepiła i po prostu normalnie i kazała wyłączyć radio. I teraz jedziemy w ciszy, jak w grobie. Sztuka jest po to, żebyśmy widzieli świat i go odczuwali. Sztuka oferuje nam co najwyżej litery, co najwyżej słowa, co najwyżej kształty, kolory, brzmienia, dramaturgię, z których my
musimy złożyć swoje widzenie świata. Oczywiście zdarzą się tacy politycy, którzy stwierdzą, że ten spektakl to jest po prostu przeciwko nim. Chociaż tam nic o nich nie ma. Ale my się nie możemy dać zwariować. Oczywiście ja nie mówię o sztuce pożeranej jak w fast foodzie na wielkich wydarzeniach sztuki współczesnej i w wielkich muzeach świata. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś w jakimś fast foodzie, ale wyobraźcie sobie, ile jesteście w stanie naraz zjeść Big Maców? 78? 90? Dobrze słyszę? 120? A ile jesteście w stanie zobaczyć dzieł sztuki na toczącym się aktualnie Biennale Sztuki w Wenecji? 500? Czy widzieliście kiedyś oczy człowieka wychodzącego z takiej imprezy? Czy widzieliście tą pustkę obżartego do zwymiotowania człowieka? Czy widzieliście te dusze, które już nic nie są w stanie wchłonąć, ponieważ się nażarły? A ile jesteście w stanie zobaczyć odcinków ulubionego serialu na raz? A ile jesteście w stanie przeskrolować wiadomości w swoich smartfonach? A obchodzą one was? Żyjemy w świecie fast foodu duchowego. Żremy jak ślepcy. Jesteśmy otyli kulturą. Dlatego uwielbiam książki. Jeszcze mi się nie zdarzyło w tym samym dniu rozpocząć jedną książkę, skończyć i rozpocząć drugą. Oczywiście mówię o sztuce, o literaturze pięknej. Nie mówię o studiach analitycznych, nie mówię o studiowaniu tekstów po to, żeby zbudować sobie logiczną strukturę sytuacji. Mówię o syceniu się porządkiem świata. Tym opowiadaniem o świecie, który odsłania przede mną rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. O ile na początku mówiłem o sztuce otwierania oczu, zresztą zrobiłem to zgodnie z propozycją pana profesora Hausnera, bo też o tym mówiłem w czasie kongresu w AIS-ie, to dzisiaj doszedłem do wniosku, że tak, to jest konieczność, ale z drugiej strony potrzebujemy kultywować ignorowanie. Słuchaj, przecież tam... No nie uwierzę. Popatrzcie, jak wyglądała, jak miała 16 lat. No nie uwierzycie, jak dzisiaj wygląda. Zdzisława X rozeszła się z Mietkiem. No walczyli 2 lata w sądzie. Na osiedlu Azory 3-letnie dziecko wypadło z okna, a matka leżała pijana. Specjalista od mowy ciała powie ci, co się dzieje z Putinem. Artystka obraziła uczucia religijne. Polityk jest kretynem. Policjant jest oszustem i zboczeńcem.
co chcecie zrobić z tą wiedzą? Czy to nie jest fast food? Cierpię, bo też podlegam temu schorzeniu. Przepraszam, mówię też, bo nie mówię o was, ale wiem, że nie jestem jedyny. Muszę się bić po łapach, żeby tego kretyństwa nie włączyć. Boję się powiedzieć, przepraszam, a co mnie to obchodzi? Bo się boję, że będę banitą, bo wszyscy żyjemy tym napędzeniem ślepoty i obżarstwa. Wiele lat temu, kiedy jeszcze jeździło się widzieć sztukę w oryginalu na zachód, miałem okazję pierwszy raz być w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i pierwszy raz w życiu, jako młody asystent, stanąłem przed oryginałami. Kierowca, który nasz autokar prowadził, podsłuchałem rozmowę z przewodniczką. Ona mówi, no jak tam... Pyta się przewodniczki, no jak było to? Mówi, słuchaj, to cudownie. Wyobraź sobie, jak nas podwiozłeś pod to muzeum, oni tam wszyscy poleźli. Wiesz, że oni tam 6 godzin siedzieli? Ja miałam wolne. I wyszedłem z tego muzeum i patrzę, a na schodach przy wejściu do Kunsthistorisches Museum siedzi nieżyjący już profesor Sławek Karpowicz, Ćmi Peta. Ja podbiegłem, Sławek, co ci? On tak... Jeszcze jeden obraz i się zżygam. Ja po prostu wam proponuję, żebyście przyjrzeli się swoim procesom przyjmowania świata i informacji. Ja was namawiam do tego, żebyście znaleźli czas... Już kończę. Na to, żeby nieśpiesznie żyć ze sztuką. Po raz setny to powiem. Muzea to są cmentarze sztuki. Ja żyję ze sztuką, nie ze swoją. Ja żyję ze sztuką moich przyjaciół, moich znajomych, ze sztuką znalezioną gdzieś i uratowaną, ze sztuką wymarzoną i kupioną po latach. Rano wstaję, idę do toalety, no taka natura, i przechodzę po raz tysięczny, dwutysięczny koło pracy mojego kolegi. Idę zrobić kawę, przechodzę koło pracy malutkiej akwaforty Norblina, o której marzyłem. Przechodzę koło pracowni, a nad drzwiami wisi piękna grafika Piranesiego, o której marzyłem od 1991 roku, kiedy zobaczyłem go w muzeum na wystawie w Genewie. I my żyjemy razem. I uwierzcie mi, te dzieła sztuki kapią. Codziennie widzę je głębiej, piękniej, fajniej. Ja z tego składam swoje rozumienie i swój obraz świata. Idę do teatru. Do kina już nie chodzę, przepraszam. Zaniedbałem tą dziedzinę sztuki. Idę do galerii na wystawę wspomnianego tu profesora Jacka Waltosia, którego mieliśmy 3 wystawy. Dzięki wspaniałej inicjatywie profesora Hausnera, który od lat prowadzi ten program Przestrzeń dla Sztuki i ukazuje nam naszych mistrzów. Wziąłem krzesło, usiadłem i siedziałem 45 minut przed jednym jego obrazem, Pieta. Nie znam dobrze twórczości profesora Waltosia. Pisałem tekst, jak profesor Nowakowski wspomniał, i zapoznałem się z tym, ale ten obraz mogę wam opowiedzieć dokładnie. Będę mówił 3 godziny. Ja go mam tu. Sztuka otwierania oczu to jest sztuka miłości.
Moją kochanką jest sztuka. Na szczęście kochanką mojej żony też jest sztuka. Mamy wspólną kochankę. Ta kochanka też jest kochanką moich przyjaciół i uwielbiamy o tej pięknej, o tej przepięknej pani rozmawiać. Czasami zachowujemy się troszeczkę, jakbyśmy żali filmy porno. I ja się musiałem leczyć z tego, bo nie da się tak naprawdę uprawiać duchowej miłości w stylu porno. A nasza kultura jest kulturą smogu informacyjnego, ślepoty, a my w tym wszystkim tworzymy piękny obraz świata. Zarówno artyści, jak i biznesmeni, jak i ekonomiści, jak i matematycy. Każdy z nich daje nam abecadło, klocki, z których układamy swoje bycie w świecie. Najbardziej jestem poruszony różnicą między naszymi wystąpieniami. I to jest piękne. Jakże inne światy. Siedziałem tutaj, słuchałem szanownego pana, myślę, Boże drogi, jak ja wystąpię, to będzie bydło straszne, bo to nie o tym to. A się okazuje, że te nasze wystąpienia się tak pięknie zazębiają i one, to jest tak, jakbyście mieli kilka wymiarów, nie? Trudno stworzyć płaszczyznę, jak się ma jeden wymiar. Jak są dwa, to już coś się dzieje. Jesteśmy tak kompletnie inni, tak różni, że nawet byśmy się mogli chyba pięknie pokłócić. Serdecznie dziękuję.